Thank you for saying. Blessed be the name of the Lord. Amen. Amen. Turn to somebody by your side and give the person a warm handshake, a good smile. Already, you can never say it, and say to the person, I love you with the love of Jesus. Otóż się do osoby siedzącej obok ciebie, tak jak powiedział nasz prawda już wcześniej, uściśnij rękę i powiedz, kocham cię miłością Jezusa. Jeżeli osoba się do ciebie nie uśmiechnęła, po prostu z niej przesiądź się gdzieś indziej. David said, I was happy when they said it was going to the house of the Lord. David powiedział, cieszyłem się, gdy powiedział, do domu Pana idzie. I want to thank the Lord this morning for the privilege to stand before you. Chcę dziękować Bogu za ten przywilej, że mogę stać przed Panem dzisiaj. I want to thank the leadership of the church. Chcę podziękować liderom tego kościoła. For such an opportunity. Za tę możliwość. To stand before you. Żeby stać przed Panem. And this morning I prayed for myself. Dzisiejszego poranka będę się modlił o siebie. That I will speak slowly. Że będę mówił wolno. Not too fast. Nie za szybko. And not loud. Nie głośno. But keep me in your prayers. Ale również modlcie się o mnie. So I can maintain the tempo. Żebym przytrzymał swój temperament. Now because I'm going to be talking about a subject that excites me. Ponieważ będę mówił o temacie, który mnie ekscytuje. I happen to grow up in the church. Stało się, że dorastałem w kościele. Mother's generation. Pokolenie mamy. And father's generation. I pokolenie taty. They all go to church. They were church people. Wszyscy chodzili do kościoła. Jesteśmy ludźmi z kościoła. So wherever I go. Więc gdziekolwiek ja idę. They drag me to church. Gdziekolwiek jechali, ciągnęli mnie do kościoła. If I go to visit my mother's, you know, folks. A więc kiedy jadę i odwiedzam mojej mamy, oni by mnie ciągnęli do kościoła. So, I grew up in the church. Po prostu dorastałem w kościele. At one point in time, i w pewnym momencie, as I grew up in the church, kiedy dorastałem w kościele, I ended up not liking church. Doszedłem do punktu, kiedy przestałam lubić kościół. When I was young, kiedy byłem młody, I loved it. Kochałem. Go to the Sunday school. Chodzić na szkółkę. Love things in the church. Kochałem rzeczy w kościele. But in my teenage age, ale w okresie mojego nastoletniego życia, I began to have the dislike. Zacząłem nie lubić kościoła. Because there were certain things I experienced or witnessed. Ponieważ doświadczyłam pewne rzeczy, albo byłem świadkiem pewnych rzeczy. Before I really got born again. I zanim na nowo się narodziłem. Remember I said I grew up in the church, and church is a part of my life. Więc pamiętajcie, że ja dorastałam w kościele, więc kościół był częścią mojego życia. But you know, as I grew up. Ale jak dorastałem. There were certain things that I witnessed. Były pewne rzeczy, których byłem świadkiem. That did not make church attractive to me. Które sprawiły, że Kościół przestał być atrakcyjny dla mnie. Some of those things are, niektóre z tych rzeczy to I see great people, wonderful, loving people. Widzę wspaniałych, kochających ludzi. From my position where I saw them, z pozycji, w których ja ich widziałam. They were nice people. Byli bardzo miłymi ludźmi. And all of a sudden, their child died. I nagle ich dziecko zmarło. And I went to church. I poszedł do kościoła. I saw terrible things happen to great people, loving people in the church. Widziałem straszne rzeczy, które się działy dla ludzi, którzy byli wspaniałymi ludźmi w kościele. Bad things happen to people in the church. I złe rzeczy dzieją się dla ludzi w kościele. Remember, every time we go, we worship. We dance, not like we dance. Za każdym razem, kiedy idziemy, my dziękujemy Bogu, my się tańczymy. We really look excited and happy. Wyglądamy na podekscytowanych i szczęśliwych. But in the midst of all of that churching, ale w tym wszystkim takim kościelnym, terrible things happen to people that I know and met in the church. I straszne, straszne rzeczy dzieją się dla ludzi, którzy są częścią tego kościoła. And so church. Begin to change from what I know as a kid. I
Kościół zaczął się zmieniać z takiego, jak go widziałam jako dziecko. I przez to zacząłem inaczej patrzeć na to kościół. Jako dziecko byłam szczęśliwa, że chodziłam do kościoła. Chodziłam na szkółkę. Miałam coś tam słodkiego, zawsze dostałam. Wspaniałe rzeczy. Ale jak teraz stało, zacząłem zauważać bardzo złe rzeczy, które działy się na ludzi w kościele. Moja perspektywa wtedy widzenia kościoła zaczęła się zmieniać. Życzyłem sobie, że żałowałem, że chodziłem do kościoła. As I was telling you, on my mother's side and on my father's side, it was church. Ale tak jak powiedziałam na początku, wszystko po mojej stronie taty, po stronie mamy, wszystko się działo z kościołem. So if I go holiday to my mother's, you know, family, it's church. Więc kiedy jechaliśmy na urlop, to dzieliśmy do strony mamy, szliśmy do kościoła. Gdziekolwiek jechaliśmy, oni zabierali mnie do kościoła. Więc nie mogłem wrócić z kościoła. W pewnym momencie nawróciłem się. I było takie kazanie o niebie. Że kiedy pójdziesz do nieba, żeby iść do nieba, musisz się narodzić tam. I kiedy umrzesz, idziesz do nieba. Kaznodzieja namalował obraz tak nieba, ale które podobało mi się, że chciałbym tam być. Dla mnie atrakcyjnie zabrzmiało niebo. To jest miejsce bez problemów. No sickness. Bez chorób. No death. Nie ma śmierci. I love heaven. Kocham niebo. Dziękuję, pastorze. So this was what motivated me. To jest to, co mnie zmotywowało. Że w końcu. Że jest takie miejsce, w którym chciałabym się znaleźć. I to jest niebo. Ale to nie było tak, że miało się już następnego dnia wydarzyć. Ale w sposób, jaki ten kaznodzieja głosił. I moja miłość do tego miejsca nazywanego niebem. Oddałem swoje życie Jezusowi, Chrystusowi. To na końcu mogę trafić do miejsca bez tych wszystkich problemów, gdzie te wszystkie problemy już się nie zdarzą. To był początek mojego życia chrześcijańskiego. Ale chaos, problemy, choroby, dalej kontynuowały działo, był w kościele. Moje serce było zwrócone ku niebu. Ale musiałem żyć przez tę drogę. Każdego dnia się modliłam, Boże, chcę do nieba. I pewnego dnia było tak, że chciałem przeczytać każdy jeden fragment dotyczący nieba. Ponieważ kochałam. Chciałem poznać to miejsce. I pewnego dnia kiedy czytałam Biblię od samego początku, od Mojżeszowych ksiąg aż do Objawienia Jana, Chapter by chapter, verse by verse. Rozdział po werset po wersecie. I zaznaczałam każde miejsce, gdzie była mowa o niebie. I came to the book of Revelation. Dotarłem do Księgi Objawienia. Chapter number 12. Rozdział 12. From verse 7, allow for you to read for me from verse 7 to verse 12. I
Objawienie Jana, rozdział 12, od 7 wersetu. Będziemy czytać. I tam jest napisane. Revelation chapter 7, chapter 12. Tak, objawienie Jana 12, od 7 wersetu do 12. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został okropny smok, wąż starodawny, zwany diabłem szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nimi jego aniołowie. I usłyszano donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie baranka naszego i władztwo pomarzanca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się w niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Amen. I was interested in heaven. Byłem bardzo zainteresowany niebem. Excited. Podekscytowany. Studying the Bible. Studiowałem Biblię. From Genesis. Od Ziemi Mojżeszowej. Bo chciałbym wiedzieć wszystko na temat Ziemi. Bo to jest miejsce, gdzie chciałbym kiedyś się znaleźć. I took that promise. Ja nie lubię problemów. Wiem, że wy nie jesteście tacy jak ja. Więc niebo było takim wspaniałym miejscem, do którego mnie ciągnęło. I wtedy moja nadzieja po prostu się rozpadła na kawałki. Ponieważ przeczytałam, była wojna w niebie. Ja chcę tam dostać się. Ale tam była wojna. So heaven experienced problem. Więc w niebie też doświadczamy problemu. Remember, that was where I was going. To było, pamiętacie, to jest miejsce, gdzie chciałem się udać. I teraz czytamy tutaj, że była walka w niebie, problemy w niebie. I powiedziałam, o. This is why I was going. To jest miejsce, gdzie cię wybierałem. Because I wanted to escape problems. Ponieważ chciałem się wyrwać z tych wszystkich problemów. But there was war in heaven. Ale tam była walka. And the Bible said, Michael fought. I Biblia nam mówi, że Michał walczył. And the devil fought. I diabeł walczył. And Michael and his angels. I Michał i jego aniołowie. Zwyciężyli diabła. And they threw the devil down to where? I oni zrzucili diabła gdzie? To the earth. Na ziemię. They threw him out. Wyrzucili go. He caused problem in heaven. Ponieważ robi problemy w niebie. And they threw him out. I oni go wyrzucili stamtąd. So where did they throw him to? Więc gdzie oni go wyrzucili? Zrzucili go na ziemię. If you read that chapter of the Bible, kiedy czytasz ten fragment w Biblii, the Bible said, "War are the inhabitants of the earth." You know, cause are the people living on earth. Że ludzie na pod kołem, tak, ludzie na ziemi żyją pod klątwą. If you read verse 11, look, let's go to verse 11. Przeczytajmy werset 11. And he said, and they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they love not their lives unto the dead. Therefore rejoice, heaven, and ye that dwell in them, woe to the inhabitants of the earth. Okej, okay. Wreszcie kiedy nas na oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i umiłowali życia swojego tak, by raczej obrać je w śmierć.
Dlatego wyselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz wiatra ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł. So I begin to understand that there is a problem where we are. I zacząłem rozumieć, że jest problem tu, gdzie my jesteśmy. It is not that the people in the church do not love God. To nie jest tak, że ludzie w kościele nie kochają Boga. It is not that the people in the church are living in sin. To nie jest tak, że ludzie chodzący do kościoła żyją w grzechu. But there is somebody that is after every person that goes to the church. Ale jest ktoś, który przeszkadza każdej jednej osobie w kościele. There is somebody that is after every person that says Jesus is my Lord. Jest ktoś, kto chodzi za każdą osobą, która mówi, Jezus jest moim Panem. Amen. So we cannot continue to play church the way I used to play church. Więc nie możemy kontynuować zabawy w granie się, w zabawy w kościół, tak jak do tej pory się bawiliśmy w kościół. The church is constantly under an attack of the enemy. Kościół jest pod nieustannym atakiem naszego wroga. And when I talk about the church, I'm not talking about this building. I kiedy mówię o kościele, to ja nie mówię o tym budynku. I'm talking about you and me that comes here. Ja mówię o tobie i o mnie, którzy tutaj przychodzili. The enemy is after you. Wróg na ciebie nastaje. Modlę się, żeby tak spokojnie było. The enemy is after you. Diabeł na ciebie nastaje. It's after your children. On jest, nastaje na twoje dzieci. It's after your marriage. Jest, nastaje na twoje małżeństwo. It's after your birthday. I na twój dobytek. It's fighting you to generation, not only you. On walczy na wszystkie pokolenia, nie tylko na ciebie. Because I see pastors' children become prostitutes. Ponieważ widzę, kiedy dzieci pastorów stają się prostytutkami. I see pastors' children, great people become drunkards. Dzieci pastorów, wspaniali ludzie stają się alkoholikami. I see pastors' marriage breaks. Widziałam wiele małżeństw pastorskich, które się rozwalały. In the church. W kościele. So when I got here, więc kiedy doszedłem tutaj, I realized that we cannot do church the way we used to do. Doszedłem do wniosku, że nie możemy robić kościoła, działać w kościele w ten sposób, w jaki do tej pory robiliśmy. Because I have also read that Jesus said on the cross, it is finished. Ale także przeczytałem w Biblii, że Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się. It is finished. Powiedział, wykonało się. No more sickness. Nie ma więcej chorób. The Bible says he conquered death and hell. Pokonał śmierć i grzech. But for that to become a reality. Ale żeby to się stało naszą rzeczywistością. We need to fight. Musimy walczyć. Amen. Thank you, my wife. Dziękuję, że jedna osoba powiedziała amen. We cannot. Nie możemy. Afford. Walczyć. To do church the way we used to do. Nie możemy działać w ten sam sposób, jaki do tej pory działaliśmy. And so that took me on a journey. Więc to mnie zabrało w podróż. To learn how to fight. Żeby nauczyć się, jak walczyć. Because what I was telling you about. Bo tak jak wam mówiłem. Did not only happen to me. Te rzeczy stają się, dzieją się wśród ludzi. My mother fell sick. Moja mama zachorowała mocno. When expensive medical procedure to prove my mom was wrong. Mimo że dużo ludzi spytali na jakieś procedury medyczne, badania, nie mogli znaleźć, co jest nie tak. They couldn't find what was wrong. Nie mogli znaleźć, co jest nie tak. So no matter how much of the money. Więc niezależnie od tego, jak dużo masz pieniędzy, lekarze i tak nie mogli znaleźć, w czym był problem. And I was told. I powiedziałem. Your mother is very sick. Twoja mama jest bardzo chora. And I came down. Więc przyszedłem tam. To find out what the doctor said. Żeby się dowiedzieć, co lekarze mi na to powiedzą. And met the doctors. Spotkałem się z lekarzami. It's the same hospital. W drogim szpitalu. Broad equipment. Gdzie byli wszystkie potrzebne aparatury i sprzęty. I
I couldn't find what was wrong. I nie mogli znaleźć, co jest nie tak. And when I left that hospital, i kiedy wyszedłem z tego szpitala, I get angry. Bardzo się rozgościłem. Because that was my mother. Ponieważ to była moja mama. I was praying. Zacząłem się modlić. God! Boże! Heal my mother. Uzdrów moją mamę. Angry with God. Byłem zły na Boga. God should heal my mother. Boże, ja wiem, że jesteście bardzo święci, ale może kiedyś byliście lekko sfrustrowani na Boga. Ja jestem normalnym człowiekiem, no i czasami się złoszczę. Jak znam jego adres, to do niego pojechał. I gdybyśmy byli pożądani, o, musimy porozmawiać. Jak wielu z was się tak czuje czasami? Ja się tak czuję przez większość czas. Co to jest? Więc byłem bardzo zły. Boże, dlaczego? Jestem nawrócony. Jestem ewangelistą. Przyprowadzę ludzi do Chrystusa. Jak możesz dopuścić do czegoś takiego, żeby stało się coś takiego mojej mamy? Wiesz, jak ona jest dla mnie ważna. I ty mówisz, że ty mnie kochasz? Czy to jest sposób, w jaki człowiek kochasz? Że pozwalasz mojej mamie być tak bardzo chorą? Z chorobą, która nawet nie jest nazwana? I kiedy byłem taki zły? I kiedy byłem sfrustrowany? Głos. Usłyszałem głos. He said, I can heal your mother. Ja uzdrowiłem twoją mamę. So I rushed. Więc szybko pobiegłem do mamy. Mamo, czy jesteś w porządku? When I got there, she was still in extreme pain. Kiedy do niej dojechałem, nadal była w ekstremalnym bólu. Ale powiedział, Boże, przecież powiedziałeś, że ją uzdrowiłeś. Czy ty tylko sobie się za tą bawisz i powinien opuścić cię? And a voice that I heard from mother 2,000 years ago. I usłyszałem znowu ten głos. Uzdrowiłem twoją mamę 2,000 lat temu. He took all our infirmities. On wziął wszelkie nasze choroby. Niedoskonałości przybyli do krzyża. So the problem is not me. Więc problem nie jest ze mną. Problem jest z diabłem. He doesn't want me to manifest. I on nie chce, żeby to się zamanifestowało. That's when I learned to fight. To jest wtedy, kiedy nauczyłem się walczyć. I no longer pray, God heal my mother. Już od wtedy przestałem się modlić, Boże, uzdrów moją mamę. Powiedziałam wtedy do diabła, Jezus zapłaci już cenę. Jezus uzdrowił moją mamę. Więc cokolwiek ty teraz przynosisz, wskazuję ci w imieniu Jezusa. Jakkolwiek się ta choroba w imieniu Jezusa, rozkazuję wyjść. For the Bible says, for we do not wrestle against flesh and blood. Nie walczymy z krwią i z ciałem. It is not about me and you. I got no problem with you. I to nie jest o tobie ani o nim. Nie ma z tym. But the devil wants me and you to fight. Ale diabeł chce, żebyśmy ze sobą walczyli. The devil wants husband and wife to fight. Diabeł chce, żeby mąż i żona ze sobą walczyli. The devil wants each other to not to talk to one another. Diabeł chce sprawić, żebyśmy nie rozmawiali. Zapominamy o prawdziwej osobie. It is not about you. To nie chodzi o ciebie. You are constantly under the attack of the enemy. Jesteś ciągłym atakiem wroga. Every person that says Jesus is Lord. Każda osoba, która mówi Jezus jest Panem. The devil is after you. Diabeł na ciebie nastaje. You may not like to hear it. Może nie podobać się, że go słyszysz. Because that's what he doesn't want you to hear. Ponieważ on nie chce, żebyś tego usłyszał. On chce ci mówić, że diabeł jest problemem. Pastor jest problemem. Kto? A, starsi są problemem.
Ciostra jest tam, Joanna jest problemem. Amen. Amen. He wants to hold you distracted. On chce, żebyś był cały czas rozproszony. Enough is enough. Wystarczy, znaczy dość. Today we have identified the problem. Dzisiaj zidentyfikowaliśmy ten problem. It's not you. To nie ty. It's not me. To nie ja. The devil is real. Diabeł jest prawdziwy. Demon is real. Demony są prawdziwe. We may live in a digital age. My może żyjemy w erze cyfrowej. But guess what? If you also open Facebook, you can see terrible things. Ale nawet jeśli otworzysz Facebooka, to też tam możesz zobaczyć straszne rzeczy. You go to YouTube channel, you also see terrible things. Jak otworzysz sobie YouTube, też możesz zobaczyć straszne rzeczy. Even as you will witness the gospel and listen to great things. Nawet jeżeli słuchamy Ewangelii i głosimy Ewangelii i słuchamy wspaniałych rzeczy. It is a year in Muska. It is one year now. Teraz już minął właśnie rok, kiedy jestem w Muszce. It is time to change. To jest czas zmiany. It is time to change. To jest czas, żeby coś zmienić. This church is going to be like church. Jeżeli ten kościół ma być po prostu jak kościół. If this church is going to grow. Jeżeli ten kościół ma rosnąć i te miejsca będą wszystkie zapełnione, to jest wspaniałe miejsce. But the seats are empty. Ale miejsca są puste. Diabeł nie chce, żeby ludzie tu przyszli. It's not because they don't like church. To nie dlatego, że nie lubią kościoła. The devil doesn't mind you doing every other thing else. Temu nie przeszkadza, że również lubią cokolwiek innego. Ale żeby po prostu się ktoś nie narodził na nowo. For someone to give his or her life to Christ. Żeby on czy ona oddali swoje życie dla Chrystusa. Because one single soul. Ponieważ jedna dusza is compared to the entire wealth of the world. Jest porównana do całego bogactwa całego świata. So what shall it profit a man? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his soul? Co przynieść człowiekowi, choćby zyskał cały świat, a na duszy swojej szkody poniósł? The devil doesn't want your uncle to be born again. Diabeł nie chce, żeby ludzie byli, żeby twój wujek się narodził. On nie chce, żeby twoja ciocia oddała swoje życie. Jeśli nie zainwestujesz czasu w modlitwę, on może nawet rozproszyć twoje dzieci. Diabeł nie chce, żebyś był szczęśliwy. So I'm calling on the church. I am calling on the church. Więc wzywam dzisiaj Kościół. We need to change. Musimy zmienić. Amen. We are under attack. Jesteśmy pod atakiem, pod ostrzałem. The Bible paints a picture of a church as an army. Biblia maluje obraz Kościoła jako armii. Ja miałem być w armii. But I ran away. Ale uciekłem. Gdzie was a problem? Skarbicie, czy był problem? Because I walk the way I like to walk. Ponieważ chodziłem tak, jak lubię chodzić. Just walk like it. And then I came to the army. I wtedy poszedłem do wojska. I wtedy musisz chodzić odpowiednio. Nie pozwalają mi chodzić tak, jak ja na tej pory chodziłem. Like a Yankee. Jak... Kiedy poszedłem do wojska... Uwaga! Baczność! Prawa, lewa, która to prawa, lewa. Ale mnie tak chodzi.
But when you get to the army, ale kiedy idzie do wojska, oni cię ćwiczą, jakbyś nigdy nie chodził. They teach you how to walk. Uczą cię chodzić. Możecie pójść tutaj na bazę zobaczyć. And you see how those people live. I możecie pójść zobaczyć, jak oni tam żyją. Pomyślałem, ojej. So I cannot walk like a Yankee. Więc nie mogę chodzić jak Yankees. Tak nie można chodzić. Going to the military. Idąc do wojska. I can't walk the way I used to walk. Nie mogę chodzić tak, jak do tej pory chodziłem. I have to learn. Muszę się nauczyć. If you say good morning. Jeśli powiesz dzień dobry. Bonsoir! Dzień dobry, kapitanie. A co my walczymy? To jest tak, jak witasz swojego kapitana, generała. Tak. Tak jest. Czemu mi walczą? Jeszcze bitwa się nawet nie zaczęła. A to jest po prostu zwykłe powitanie. Dlaczego oni krzyczą? I zdałem sobie sprawę. To jest inna orientacja. Biblia mówi, że jesteśmy żołnierzami Bożymi. Jedna z rzeczy, jaką zrozumiałam, is the power of prayer. To jest moc modlitwy. No muszę się nauczyć, jak się modlić. Kiedy nie mogłem się zostać w armii, ale nauczyłem się kilku lekcji. Że wszystko, co jest we mnie, musi się zmienić. Ja zrozumiałam, kiedy uczniowie, kiedy uczniowie poprosili Jezusa, naucz nas się modlić. Jeżeli chcemy pójść do przodu, as a church, jako kościół, we need to pray. Musimy się modlić. Remember, I was praying, God heal my mother. Pamiętacie, mówiłem, Boże, proszę, uzdrów moją mamę. And nothing happened. I nic się nie zdarzyło. Until God said, I don't know. Do czasu, kiedy Bóg powiedział, ja zrozumiałam, kto jest problemem. Wściekłem się. I się modliłem. I wiedziałem, że mam autorytet nad diabłem. I związałem diabła. Modliłem się całą noc powodowany złością. Only against the devil. Tylko przeciwko diabłu. And in after a week, i po tygodniu they realized where the Lord was in my mother's body. Znaleźli gdzie taki jakiś kózek był w ciele mojej mamy. Pokazał się na skanie. Kilka razy ją prześwietlali, a w końcu się pokazał, w którym miejscu jest. And she had an operation. I ona miała operację. And the pain left. I ból ją opuścił. So I realized. Więc zdałem sobie sprawę, on the cross, że na krzyżu he said it is finished. Wykonało się. But the enemy is holding back. Ale diabeł trzyma nas. In the sight of God. W oczach Bożych. Ustka is a great church. Ustka jest wspaniałym kościołem. That's why we have the vision. To jest, dlatego mamy tę wizję. But for it to become a reality, ale żeby ona stała się rzeczywistością, then our principalities and powers, to są nas zwierzchności i moce, that will not allow that to happen, które będą przeszkadzały, żeby to się stało. And so this is a call, więc to jest wezwanie for you to come, dla ciebie, żebyś przyszedł. Let us pray. I się modlił. Amen. 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 Może nic się nie stało. And I'm happy for you because we are praying for you. I cieszę się, bo będziemy się o ciebie modlić. But this is a call. Ale to jest wezwanie. To fight. Żeby walczyć. Fight for the souls in Muska. Walczyć o duszę w Muska. Fight for the marriages in Muska. Walczyć o małżeństwo. Fight for our children.
walczyć o nasze dzieci. Fighting for our children. Walczyć o swoje wnuki. This is a call. To jest wezwanie. This is a welcome call. To jest zaproszenie. If there was war in heaven. Jeżeli tam była wojna w niebie. There is war on earth. Tak, the devil can fight in the presence of God. Jeżeli diabeł może walczyć w obecności Bożej, he's fighting. The problem is that he doesn't give up. Problem jest w tym, że on się nie poddaje. I used to think that he would retire. Ja myślałam kiedyś, że on w końcu pójdzie na emeryturę. Kto chciałby, żeby diabeł poszedł na emeryturę? Ale niestety tak nie jest. On nie chce. On nie chce iść na emeryturę. Dniem i nocą. Nawet kiedy śpisz. On nie śpi. Biblia nam mówi, że on przychodzi, żeby kraść, zabijać i wracać niż śpić. Ukraść pracę. Steal your peace. Zabrać ci pokój. Steal your health. Zabrać swoje zdrowie. Steal your business. Zabrać swój biznes. Steal your marriage. Ukraść twoje małżeństwo. Steal your children. Ukraść twoje dzieci. Everything he can never get. Cokolwiek. Steal your car. Ukraść to, gdzie chciałem cię zabrać. Twój samochód. Steal your car. Może ukraść twój samochód. I don't know where we was, and they said, the car is stolen. Nie pamiętam, gdzie byliśmy. Ktoś powiedział, samochód to ukradziono. In Poland, on może cokolwiek może ukraść. Wszystko. We as a church. My jako Kościół. Musimy wstać. It is that season. To jest ten sezon, ten okres. To jest ten czas. For us to fight. Żebyśmy walczyli. For our family. Za nasze rodziny. Fight. Walczyli. For our growth. Za, o nasz wzrost. Fight. Walczyli. For our prosperity. Za powodzenie. Enough is enough. The Bible said God has given to us everything that we need on earth to live godly and be happy. Biblia nam mówi, że Bóg dał nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pomożności. He came to give abundant life. Dał nam życie w obfitości. We can change that. My możemy to zmienić. Because God has already changed. Ponieważ Bóg już to tego dokonał. Zwycięstwo zostało nam dane. The Bible says, for whatsoever is born of God overcome. Biblia mówi, że cokolwiek się narodziło z Boga, zwycięża. You are an overcomer. Ty jesteś zwycięzcą. You just need to realize it. Musisz po prostu zdać sobie z tego sprawę. I stać na skalę. Can somebody say amen? Nasz Kościół to jest centrum cudów. Centrum Nowa. Centrum chrześcijańskie od nowa. Nowy początek. Od nowa. To jest to. We can, if it's gonna happen. Jeśli to ma się stać. It has to start with you. Musi się zacząć od ciebie. The people see you. Niech ludzie cię zobaczą. I powiedzą, o. Why is it always that happen? Dlaczego on jest ciągle taki szczęśliwy? Ja mam więcej kasy niż ona. Who do you think she is? Co ona sobie o sobie myśli? Because you have talent. Ponieważ ty przezwyciężyłeś diabła, wrogów.
starting this week. W każdy czwartek zaczynamy od tego tygodnia. Welcome to prayer. Amen. Będziemy się spotykać na modlitwie. If you're not happy, jeżeli jesteś nieszczęśliwy, with the way things are, jeżeli nie podoba ci się to, w jaki sposób wygląda twoje życie, jak się rzeczy dzieje w twoim życiu, w życiu twojego wujka, w twojej rodziny, in the church, w kościele, I want you to come. Chciałbym cię zaprosić, żebyś przyszedł, przyszła. If you're not happy, jeżeli nie jesteś zadowolony, czegokolwiek, to jest czas. On Thursday, żeby przyjść w czwartek, o 7:00. We are coming here to pray. Będziemy tu, przyjdziemy się, będziemy mówić. One, two, three. Raz, trzy, thank you, sister. Cztery. Thank you, sister. Dzięki, siostro, dzięki. Even if things are okay with you. Nawet jeżeli wszystko jest w porządku, what about your family? Co jeśli, co, a jak w twojej rodzinie? What about your mother's family? Co w rodzinie twojej mamy? What about our church? Co jeśli chodzi o nasz kościół? Wkrótce zakończę. The best friend of Jesus. Najlepszy przyjaciel Chrystusa. Lazarus. Łazarz. So chapter 11, the stories. Jana 11, tam gdzie znajdziecie tą historię. Died. Umarł. Buried for 4 days. Był pochowany przez 4 dni. He knew Jesus. Znał Jezusa. Was his best friend. Był jego najlepszym przyjacielem. Wróg go zaatakował i zabił. But that's not where I'm going. Ale to nie jest to, gdzie on poszedł. Prayer that is going to change things. Modlitwa jest tym, co może zmienić rzeczy. You need to see, when you study the Bible, kiedy studiujesz Biblię, when Jesus came to the grave of Lazarus, i czytasz, kiedy Jezus przyszedł do grobu, gdzie Łazarz był złożony, on nie powiedział: Łazarzu, wyjdź. Co on powiedział? On nie powiedział delikatnie i spokojnie, i miło: Łazarzu, proszę wyjdź. He was the Son of God. On był Synem Bożym. He was God in the flesh. I był Bogiem w ciele. But when it comes to changing things, ale kiedy przychodzi, żeby zmienić rzeczy, when it comes to addressing the powers of darkness, kiedy przychodzi, żeby zaadresować to mocy ciemności, when it comes to prayer and it's going to change things, kiedy dochodzi do modlitwy, która ma zmienić wiele rzeczy, there's no gentleman there. Tam nie ma dżentelmenów i miłych kobiet tam. My problem is that you're so sophisticated. Problem jest w tym, że jesteśmy zbyt grzeczni, złoukładani. Jesteśmy tacy delikatni i zrównoważeni, wierzący. Alleluja. Takie podejście jest właściwe do Boga. In the presence of God, I behave. Przy obecności Pana się zachowuje właściwie. Dziękuję Ci, Jezu. Kocham Cię. I kiedy modlę się do Boga, ale kiedy chodzi, przychodzi do Boga, nie jest wielka. Ponieważ Jezus też nie jest wielka. Łazarzu! Wyjdź. O mój Boże. Uspokój się. God is not dead. Right. No, I was not speaking to God. Ja nie mówiłem teraz do Boga. I was speaking to this guy. Mówiłem do tego człowieka. Do diabła. Because he pretends he doesn't hear. Bo on udaje, że nie słyszy. So I am gentle when it comes to God. Więc jestem delikatny, kiedy rozmawiam z Bogiem. When it comes to the devil. Ale kiedy mam do czynienia z diabłem. When you are going to war, you hear the shout. Kiedy idziesz na wojnę, to tam krzyczysz. Czy wiesz? Nie jesteś delikatny.
Jesus, at least look at Jezus was known. Był głodny. In the book of Mark, chapter number 11. He spoke to the fig tree. I powiedział do drzewa figowego. The Bible says, and the disciples heard him. I Biblia nam mówi, i uczniowie go usłyszeli. I nie powiedział, o, że mówi kogoś. Nikt. Nikt więcej się z ciebie nie nagrywa. Od dzisiaj nikt. Obiecuję ci. On krzyczał. Głośno wyraził się. Nema. Moc w sobie Bożym. Wstańcie na swoje stanie. Time of change. Jest czas zmian. Time to break down every limitation. Czas, żeby rozebrać każde ograniczenie. Time for Uska to be set. Czas, żeby Uska została zbawiona. Time to tell the devil enough is enough. Czas, żeby powiedzieć do diabła, że już dość. The army of the Lord is rising up in Uska. Armia Boża powstaje w Uska. Our children will be saved. A nasze dzieci będą zbawione. Our generation will be saved. Całe pokolenie będą zbawione. We will pray and pray to our children and grandchildren. Będziemy się modlić o nasze dzieci, nasze wnuki. Our prayer will go forth. Nasza modlitwa się wniesie. And change things. Zacznie zmieniać rzeczy. In the name of Jesus. Lift up your hands this morning. Podnieście swoje ręce dzisiejszego Pana. Lift up your hands. Podnieście swoje ręce. And I want you to say, Father, in the name of Jesus. Zacznie Pan, Ojcze, w imieniu Jezusa. I want to hear your voice. I can read the Bible for. Ja mogę odpowiedzieć mi trochę. I want to hear your voice. Chcę słyszeć Wasz głos. So Father, in the name of Jesus. Ojcze, w imieniu Jezusa. By the power that is in the name of Jesus. To jest moc, która jest w Jezusie Chrystusie. I stand today. Stoję dzisiaj. On behalf of this church. W imieniu tego kościoła. As an intercessor. Jako wstawienie. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I enter into the divine covenant. To pray for the salvation of Uska. To pray for the salvation of the families in this church. In the name of Jesus. I receive the grace. Otrzymuję łaskę. I receive the grace. Otrzymuję łaskę. To pray. Żeby się modlić. Without ceasing. Bez zahania. I receive the grace. Otrzymuję łaskę. To pray and intercede. Żeby się modlić i wstawiać. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. To bring about change. Żeby się stała zmiana. In our lives. Nasze życie. In our marriages. Nasze małżeństwa. In our relationship. Nasze relacje. In our children. Nasze dzieci. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Today I stand. Dzisiaj. I take authority. Stoję w autorytecie. Over the powers of darkness. Nad mocami ciemności. Every work of the enemy. Każda praca diabła. In my life. Każda w moim życiu. The Bible says. Biblia mówi. Whatsoever God has not planted. Że cokolwiek Bóg nie zasadził. Something uprooted. Therefore everything in my life. Więc każda rzecz w moim życiu. That is not the plan of God. Która nie jest planem Bożym. It's not the planting of God. Posadzona przez Boga. From the crown of my head. Czubka mojej głowy. To the soles of my feet. Do
końca moich stóp. From my spirit. Z mojego ducha. To my soul. Do mojej duszy. To my body. Do mojego ciała. Everything that is not planted by God. Wszystko, co nie jest zasadzone przez Boga. In the name of Jesus. I command it to be uprooted. Rozkazuję, żeby było wyrwane. In my family. W mojej rodzinie. In my business. W moim biznesie. In my marriage. W moim małżeństwie. In my relationship. W moich relacjach. Everything that is not of God. Wszystko, co mnie pochodzi. Everything that is not of God. Wszystko, co mnie pochodzi. Let it be uprooted. Niech będzie wyrzucone. Today. Dzisiaj. In the name of Jesus. Open your mouth and begin to pray. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Ghost, open your mouth and begin to pray. By the power of the Holy Ghost, everything that is not of God in my life, not of God in my family, not of God in my children, not of God in my business, whatever is not a design, whatever is not the will of God in my life, by the power that is in the name of Jesus, let it be uprooted, let it be uprooted, let it be destroyed, let it be removed. Open your mouth and say it out loud. Let the devil know that you know the truth. Everything that is not of God in your life, let it be uprooted. I want you to go over somebody. I'm going to let you go. I want you to go over somebody. Żebyś poszedł do jakiejś osoby, miał partnera modlitewnego, złap za rękę, ruszcie się ze swoich miejsc, podejście do kogoś. Chcę, żebyście się odmienili pod drugą osobą. Macie? Módl się o tę osobę. Powiedz, Ojcze, w imieniu Jezusa. Stoję w imieniu mojego siostry, mojego brata. Stoję w imieniu mojego brata. Whatever is not of God. Wszystko, cokolwiek jest bez Boga. W jego życiu. Dzisiaj. W imieniu Jezusa. Nie będzie pogrzebany. Nie będzie usunięty. Jeżeli cokolwiek to jest choroba, problemy w rodzinie, problemy w relacjach, w imieniu Jezusa, tą samą mocą, która wzbudziła Jezusa z W imieniu Jezusa, niech ta moc, niech ta sytuacja będzie złamana. W imieniu Jezusa. Wzywam krew Jezusa. Opłacaj na moje siostry. Niech krew Jezusa mówi do Ciebie w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Panie, za cudowne. W imieniu Jezusa. Amen.